samo południe. Witam Państwa, Żaneta Walentyn i goście w Studio Bydgowskim i w Studio Toruńskim. Audycja w samo południe to audycja, w której politycy komentują najważniejsze wydarzenia regionu, kraju i regionu oczywiście ostatniego tygodnia. Rzecz jasna, co jest najważniejszym wydarzeniem, to mi się wszyscy Państwo wiedzą już nie tylko się domyślają, ale wiedzą. Mówimy o tak, zwa tak zwanej aferze podsłuchowej, czy też taśmach belki. W naszym bydgoskim studio są z nami pan pose poseł Paweł, Paweł przepraszam, Olszewski, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Pan Krystian Łuczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Witam pana. Witam państwa. I pan poseł Łukasz Krupa, Twój Ruch. Dzień dobry, witam. A w toruńskim studio poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Ardanowski. Witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak już mówiłam, zaczynamy od tak zwanych taśm belki. Nie wiem skąd ta nazwa. Pewnie stąd, że tych afer podsłuchowych już trochę w naszym kraju było i trzeba by je jakoś nazwać afera rywina, afera hazardowa, a teraz mamy tak zwane taśmy belki. Posłuchajmy na początek, co na ten temat już powiedzieli politycy. Mamy tutaj do czynienia z podwójną wpadką służb. Jedna wpadka to to, że do nagrania dopuszczono, druga wpadka polegająca na tym, że przez co najmniej rok nie miały służby żadnej wiedzy, że takie materiały są i że mogą być wykorzystywane w różnych celach. Jako obywatelowie wydaje mi się to trudno, żeby przejść tak do porządku dziennego nad tym, co zostało ujawnione. Niezależnie od okoliczności, celu i wszystkich innych kwestii, które z tym są związane, jako członkowie platformy nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie mieli dyskusji na ten temat. W jaki sposób my, jako platforma i nasi zwolennicy w pewnym sensie muszą żerować rzeczy, których nie akceptują? No nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że te taśmy pokazują istotę władzy III Rzeczypospolitej, układ, o którym mówił premier Jarosław Kaczyński, sitwę, która rządzi Polską. Być może jest tak, że ta sitwa pokłóciła się z sobą. Jeżeli spojrzymy na to, co działo się swego czasu w przypadku afery Rywina, tam doszło do kłótni w sitwie. Czytając następne zdania pana ministra, przebija tam troska o, o państwo, a nie, a nie kpina. Przychodzi partia do prezesa Narodowego Banku Polskiego i mu mówi, słuchaj, po prostu, jeżeli na nie dosypiesz pieniędzy, no to generalnie przegramy wybory. W związku z tym e, zrób to. A on mówi, dobra, zrobię to, ale usuńcie ministra i zmieńcie prawo. Proszę panów, co jest ważniejsze w tej sprawie? To, co zostało nagrane, czy raczej kto i w jakim celu nagrywał? Poseł Paweł Olszewski. Sytuacja, nie ma co ukrywać, jest poważna, poważna niezależnie od treści rozmów, które możemy różnie oceniać odnośnie zawartości, jak i Formy. Tutaj myślę, że akurat politycy powinni być wstrzemięźliwi, a odpowiednie organy państwa zweryfikować przede wszystkim całość nagrań, bowiem z kilkugodzinnej rozmowy mamy póki co informacje z siedmiu minut tej rozmowy, a to jednak rzeczywistość czasami wygląda nieco inaczej, jak się w całości w kontekście pewne rzeczy widzi. Natomiast sytuacja bezdyskusyjnie jest bez precedensu. W, w ostatnich latach, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, aby została przeprowadzona, i mówię tu z pełną odpowiedzialnością, akcja, no bo inaczej tego nazwać nie można bliżej nieokreślonego inspiratora, który nagrywa najważniejsze osoby w państwie, konstytucyjne organy, począwszy od prezesa Narodowego Banku Polskiego, ministra spraw wewnętrznych, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, szefa jednej ze służb specjalnych i wiele, wiele innych osób. I to z punktu widzenia państwa bardzo niebezpieczna sytuacja. Bezwzględnie trzeba wyjaśnić, kto za tym stoi, bowiem cel wydaje się być jednoznaczny. Z jednej strony skompromitowanie osób, z drugiej strony, i sądzę, że to jest ważniejszy cel, destabilizacja polityczna w kraju. I tą sytuację bezwzględnie trzeba na wszystkich szczeblach wyjaśnić. Ale przyzna Pan, że to świadczy o słabości służb, a więc i w jakimś sensie o słabości państwa? Nie, ja nie oceniam tak tego. Znaczy, w, w, w dobie e, dzisiejszego świata, e, w dobie elektroniki, techniki, praktycznie nie ma na tym e, świecie miejsca, gdzie nie można kogoś nagrać. To, to rozwiążmy tylko, służby, panie e, pośle. No, wywiad e, to jest zupełnie inna historia. E, w zasadzie tylko i wyłącznie konkretne miejsca przeznaczone, do tego, aby uniemożliwić Podsłuch są i tych miejsc jest niewiele. Każdą rozmowę, bez względu na to, gdzie człowiek się znajduje, można niestety nagrać. I to naprawdę nie trzeba nawet specjalnie drogich i specjalistycznych sprzętów. Wystarczy sobie w internecie poszukać i różnego rodzaju portale sprzedają tego typu sprzęt, więc uważam nie w tym rzecz. rzecz Trzeba było wiedzieć, kto się spotka, kiedy się spotka. A to jest właśnie pytanie o inicjatora tejże akcji, dlatego uważam, że jest to bardzo profesjonalnie szeroko zakrojona, zorganizowana akcja. Bynajmniej nie robiona przez amatorów, bynajmniej nie robiona ad hoc, że ktoś zobaczył, że siedzą ważne osoby i nagrał, tylko celowo rozpisana, celowo rozplanowana, zaplanowana i zrealizowana. I dlatego trzeba bezwzględnie to wyjaśnić, aby wiedzieć o co tak naprawdę chodzi. Poseł Prawa i Sprawiedliwości w toruńskim studio Krzysztof Ardanowski. Dla Pana, Panie pośle, ważniejsze jest kto to nagrał, czy co zostało nagrane? A może obie te kwestie? Panie redaktor, Szanowni Państwo, ja w tych bardzo nerwowych wypowiedziach polityków platformy, nie tylko zresztą posła Olszewskiego, widzę Zanim takie gwałtowne, pośle, gwałtowne poszukiwanie, na kogo to zwalić, kto ma być Kozłem Ofiarnym, czy wystarczy głowa Sienkiewicza, Nowaka, czy Belki, czy też Kozłem Ofiarnym mają być służby specjalne? Zapewne one tu profesjonalizmem się nie wykazały. Jeżeli. Tak jak się sugeruje, i to Platforma sugeruje, mogła to być działalność służb zagranicznych. To pytanie, jak Polska jest chroniona kontrwywiadowczo, że przedstawiciele rządu mogą być w sposób dowolny nagrywani przez przedstawicieli innych służb, to jest sprawa jednego wątku. Natomiast powiem tak, dla mnie nie ma szczególnego znaczenia, albo znaczenie znacznie mniejsze. To pytanie, kto nagrywał, kto za tym stoi, czy ja to jest prowokacja, czy służby nasze, czy rosyjskie, czy to jest wewnętrzna rozgrywka wewnątrz platformy, bo to zaczyna trochę przypominać w, w, w ugrupowaniu, które rządzi granat wrzucony do szamba. Dla mnie to nie jest istotne. Dla mnie to jest kryzys państwa demokratycznego, bo po pierwsze... Uzgadnianie polityki finansowej tak, żeby wygrać wybory, bo przecież tam strach się czai z tyłu głowy, że PiS może wygrać wybory, jeżeli Belka i Narodowy Bank nie pomoże rządzącym, to jest złamanie zasad, które funkcjonują w państwie demokratycznym. Mamy rzeczywiście krótkie na razie enuncjacje z tych taśm, zapewne będzie ich dużo więcej, ale już to, co się pokazuje w mediach, w tym w internecie, to włosy stają dęba. To jest blokowanie kontroli skarbowej przez ministra Nowaka i potwierdzenie ze strony wiceministra finansów. Dobrze, to się sprawę udało załatwić, kontroli nie będzie. Belka stwierdza również o czym na razie media bardzo jakby tylko sygnalnie informują, że informował premiera Tuska o charakterze afery Ambergold, o tym, że jest to firma, która jest piramidą finansową i Znaczna część obywateli, tak jak to jest w logice piramidy finansowej, zostanie po prostu okradziona i oszukana. Premier o tym wiedział, a wcześniej, kiedy sprawa wypłynęła również firmy lotniczej, w której pracował jego syn, twierdził, że on żadnych dodatkowych informacji nie miał, wiedział tyle tylko, co media informowały. Belka obnaża również kłamstwo premiera Tuska. Proszę Państwa, jeżeli ta sprawa zostałaby zamieciona pod dywan, jeżeli ta sprawa zakończyłaby się ukręceniem łba kilku ludziom i zrzucenia odpowiedzialności na służby, to to państwo, tak zresztą jak tam padło w wypowiedzi, tego państwa nie ma, to państwo nie istnieje. Istnieje teoretycznie, zostało powiedziane. Poseł Twojego ruchu, Łukasz Krupa, panie pośle, wczoraj pański kolega z partii, Robert Biedroń, powiedział nieważne kto nagrał, właściwie to medal mu się należy, bo obnażył to, co się dzieje. A z drugiej strony Andrzej Barcikowski, były szef ABW, mówi, za tym mogą stać Rosjanie, chcą nam zdestabilizować kraj, bo chcą kupić między innymi azoty, a rząd to blokuje. Czy W moim przekonaniu obydwie kwestie są bardzo ważne. Oczywiście dzisiaj z punktu widzenia opozycji, możemy powiedzieć nieważne kto, fajnie, że wyszło, bo nosił wilk razy kilka, ponieśli i Wilka. No tyle, ile y, 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 po prostu w ostatnich latach y, różne służby występują o bilingi Polaków różnych, y, na różne potrzeby. No tyle nie było nigdy w historii po prostu. Chyba nawet zarządów PiSu tyle nie było, bo to blisko 2 miliony po prostu rocznie jest zapytań o, o różne bilingi i, 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 i o to, kto z kim, jak się kontaktuje. Ale to są oficjalne. To są oficjalne, mm -hmm. tak, no ale, ale, ale jednak jest to takie państwo represyjne, które, które po prostu lubi podsłuchiwać, lubi, lubi po prostu inwigilować, Obywateli i uważa, że, że obywatele mają coś za uszami i trzeba, trzeba po prostu taki zamordyzm stosować. Ale generalnie tutaj, z punktu widzenia mówię opozycji, to, to, to nieważne tak, kto nagrał, ale z punktu widzenia państwa, czyli dzisiaj Platforma, a, a być może niedługo przyszłego rządu, jest to problem ogromny. Bo dzisiaj, tak jak poseł Włoszewski zauważył, sprzęt może być tani i bardzo łatwo dostępny, ale najdroższe co dzisiaj jest informacja. Ludzie, którzy mieli informację, kto z kim, kiedy i gdzie będzie się spotykał, musieli doskonale wcześniej o tym wiedzieć i doskonale e, e, dokładnie przygotowywać e, czy właśnie samo uzbrojenie w odpowiedni sprzęt, czy, czy, czy to, żeby odpowiednie osoby z, z odpowiednimi urządzeniami w stosunkowo bliskiej odległości tych miejsc rozmów i spotkań się znajdowały. Więc tutaj e, jest pytanie, czy w samym obozie Donalda Tuska nie ma osób, które być może, jeżeli mówimy o służbach zagranicznych, są po prostu szpiegami albo po prostu dochodzi do jakiegoś sabotażu jakby wewnątrz, wewnątrz nocz kraju jakiejś zemsty politycznej za, 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 za jakieś decyzje, o których dzisiaj nie wiemy, bo, bo taśmy póki co yy, ukazały się szczątkowo. Jest też wątek taki, że te taśmy mają już rok, nie wiadomo ile, czego i, 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 i co zostało nagrane. Być może to, co dzisiaj się dowiadujemy, to są tylko jakieś już takie strzępki już. Ci, co mieli te informacje zdobyć i w jakichś celach yy, nie wiem, spekulacji giełdowych, jakichkolwiek innych je wykorzystać, to może już je wykorzystali. A kiedy yy, robota została zrobiona, to po prostu resztę zwyczajnie komercyjnie sprzedali medium. też taki wątek jest, więc to jakby jest problem platformy dzisiaj a w Raczej przyszłości nas wszystkich. nas wszystkich, ale odpowiedzialność dzisiaj za służby ponosi Donald Tusk i jego ministrowie, więc więc to jest jakby ich największy problem dla nas jako opozycji i wszyscy, przede wszystkim wszystkich obywateli. problemem jest to, jak funkcjonuje ta władza. mieliśmy już kiedyś grupę trzymającą władzę, grupę Leszka Millera. dzisiaj widzimy, że najprawdopodobniej jest grupa trzymająca władzę pod wezwaniem Donalda Tuska, która po prostu w kawiarni przy winie ustala, kto będzie ministrem i jak będzie finansowany deficyt budżetowy. Przypomnijmy tylko, że jest zakaz wyraźnie w Konstytucji finansowania deficytu budżetowego przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli tutaj takie sugestie były jeszcze w zamian za dymisję ministra Rostowskiego e, 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 i zmianę ustawy. ustawy, no to jest ewidentny polityczny deal. E, warto też zauważyć, że sprawa wypływa teraz, kiedy to jest bardzo krótko po wyborach do Europarlamentu i dużo nie brakowało, żeby minister Rostowski dzisiaj z Brukseli już to wszystko obserwował i po prostu z tego się śmiał. No nie udało się, bo kolega z Bydgoszczy, z Wiewka, po prostu te wybory wygrał i Rostowski europosłem nie został. Więc dzisiaj będzie kozłem ofiarnym całej tej sytuacji. A ja bym nie chciała być na miejscu Mateusza Szczurka, prawdę powiedziawszy. Jako technicznego. Jako technicznego, sugerowanego takiego przez wydawałoby się tak, niewiele tak, tak, znaczącego. No prawda? Ale stało się to, co taśmy sugerowały. Po prostu dzisiaj widzimy, że scenariusze, które były proponowane przez, mi, przez prezesa Belkę w lipcu 2013 roku, w ciągu następnych kilku miesięcy się stały. Przecież minister Szczurek był zaskoczeniem dla wszystkich, tak? Wydawało się, że to jest dobra intencja premiera Tuska, że bierze młody po prostu ekonomistę z rynku, niezależnego, być może in, inaczej patrzącego na gospodarkę niż, niż przez pryzmat polityki kolesiostwa, to okazało się, że to była sugestia po prostu i element jakiegoś politycznego dealu. No to, to jest fatalne no dla, dla, dla wszystkich obywateli, to jest, to jest po prostu jakieś wydaje się absurdalne. Krystian Łuczak, sojusz lewicy demokratycznej pan był kiedyś w grupie trzymającej władzę, cytując posła Łukasza Krupę. Przypomina już... się panu historia przychodzi rywin do Michnika. No, trochę się przypomina, natomiast to, o czym mówił przed chwilą poseł Krupa jest nieuprawnione, bo organy tego państwa, o którym dzisiaj mówimy przez tyle lat, nie udowodniły sprawy, że to była grupa trzymająca władzę z Leszkiem Millerem na czele. To był premier ówczesnego rządu. A dzisiaj, gdy mówimy o tych sprawach, to też nie możemy mówić tak, jak pani redaktor rozpoczęła, że to są taśmy belki. Nie, ja powiedziałam bo... tak zwane. Tak, tak zwane taśmy belki. Mhm. My lubimy tak etykietować, ale to zamazuje pewien obraz. Otóż m, ma rację poseł grupa, kiedy przypomniał, że dwa miliony... Polaków dzisiaj legalnie zdemigilowane. Ponieważ te taśmy były nagrywane przed rokiem, to ja mogę zakładać, że mamy do czynienia z permanentnym nagrywaniem wszystkich 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 wszystkich, a potem siedzą jakieś sztaby, które w określonym czasie wybierają te najbardziej smaczne historie. Jeśli by to tylko dotyczyło Uczaka i innych obywateli, a nie dotyczyło konstytucyjnych ministrów, no to oczywiście nie byłoby jeszcze takiej dla Polski, takiego dla polskiego obciachu. Natomiast to pokazuje, że państwo jest, bym powiedział, w kryzysie i ja dzisiaj bardzo oczekuję na to, jak premier, bym powiedział, jako ten, który jest pilotem w w tym samolocie, odniesie się do tej sprawy, bowiem tak, my słyszymy o tym, że w ostatnim czasie przecież nadzór nad służbami, najpierw był minister do spraw służb, potem jedna służba pod premiera, druga pod ministra spraw Słyszymy, że jest jakiś konflikt, oczywiście słyszymy, powiadam, jakiś konflikt, boże, jakieś kontestowanie ministra Sienkiewicza, a przecież kto jak kto, ale minister spraw wewnętrznych, który dzisiaj nadzoruje te służby, no nie ma Bardziej, bardziej sprawy, która pogląda to państwo, jak to się on został przedmiotem tych, tych nagrań i to jeszcze wydaje się, że z pewnym poleceniem misji, którą miał spełnić, bo ja rozumiem, że bank centralny i premier rządu, niezależność banku centralnego okej, okay, ale przecież... Powinni się spotykać premier z prezesem, omawiając sytuację w państwie. Przecież to są organy państwowe. Jeśli w kraju źle się dzieje, to powinni. Natomiast nie powinno to się odbywać na zasadzie takiej, że właśnie wysyła ktoś kogoś. Bo jeśli nawet minister Rostowski z premierem Belką, a obecnym prezesem banku, bym powiedział, nie potrafili się dogadać, no to można komuś powierzyć taką misję. Oczywiście misja ministra spraw wewnętrznych ma określoną od razu konotację. I mogłoby się wydawać, że ona zabezpieczy to, że nikt nie... Pod a okazuje się, że, że wcale nie, że trafiono bardzo celnie. Natomiast na tle tego jeszcze jedna uwaga. Otóż ja chcę powiedzieć, że mnie bardzo niepokoi, to jest też takie doświadczenie, które jest moim udziałem. Taka pogarda dla naszego państwa ze strony prominentnych działaczy. Oto słyszymy z jakiegoś wywiadu za granicą, że Polska to dziki kraj. Mówi o tym były minister. A. Obecni mówią o inwestycjach centralnych, że to kupa, bym powiedział, yy, kamieni i tak dalej. I tak dalej. No, no nie będę tego powtarzał, bo, bo to się nie nadaje na antenę. W związku z czym ja się pytam, czy to za karę się, bym powiedział, służy Polsce, czy, czy służy się, bo naród powierzył takie... Takie, te, i oczywiście nikt nie mówił, że będzie lekko, ale z drugiej strony nie może być takiej pogardy, bo co potem mają mówić na niższych szczeblach? Co potem mam obywatel, bym powiedział, majestat Rzeczpospolitej, jak ma, jak ma chronić? Co, jaki szacunek da prawa? i o tak frekwencjach na wyborach. No, no dobrze, no, ale to frekwencja na wyborach zawsze pójdzie paru, którzy wybiorą. Że tylko w tym, że będzie to ale wybór wybierany. No właśnie, nie o chodzić Także ja jestem bardzo ciekaw rozwiązania sprawy. Tym bardziej, że mamy do czynienia z pewnym narastającym układem. Oto niedawno przecież nie opozycja, tylko szef ABW powiedział, że jeśli chodzi o infoaferę, mamy do czynienia z największą aferą 25-lecia. Dzisiaj nie mamy tej afery, mamy następną. To może co, za parę dni następna. Mnie bardzo w tym wszystkim interesuje jedna sprawa. Może mniej kto nagrał. Tylko dlaczego teraz? I z czyjej inspiracji zostało to wykorzystane? Na to pytanie teraz sobie na pewno nie odpowiemy i myślę, no że to jeszcze czas jakiś potrwa, zanim będzie można y, znaleźć odpowiedź na to pytanie, jeśli w ogóle. Y, natomiast jeśli chodzi o treść tych taśm, mówiliśmy już o profesorze Marku Belce, o ministrze Bartłomieju Sienkiewiczu. Tam pojawia się w kolejnym y, nagraniu y, były minister, poseł Sławomir Nowak w rozmowie z panem Parafianowiczem. A to jest rozmowa, Pani Pośle, zwracam się do Pana Posła Pawła Olszewskiego. Ja wiem, że to jest fragment, no ale przyzna Pan, że bardzo niepokojąca, żeby nie użyć gorszego epitetu, no bo kiedy poseł jednak, tak, mówi do Pana, który ma szerokie znajomości, bo jak się mówi, obsadzał Izby Skarbowe, dyrektorów Izb, izb Skarbowych, prosi go o pomoc, a ten, że Pan Parafianowicz twierdzi, ja już to zablokowałem, no to co ma myśleć taki sobie kowalski, który właśnie w tej chwili jest sprawdzany przez y, urząd czy Izbę Skarbową? Po pierwsze, to było prywatne spotkanie z pana posła Nowaka, z Andrzejem Porafianowiczem, który nie był już wówczas wiceministrem finansów i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Ale znajomości ma e... tak, za to jest Pewnikę. Ale nie był wówczas i nie miał wpływu w żaden sposób na aparat skarbowy, to jest raz. Panie pośle, mógł mieć wpływ prześle panu, dlatego że no, zna tych ludzi. Jeśli pani pozwoli. Z całą pewnością zna i z całą pewnością niczego nie zablokował, bo kontrola skarbowa była czyniona w stosunku do pana ministra Nowaka, jak i do jego małżonki i została zakończona. Kręciwanie więc było to? wszystkie czynności, które Urząd Skarbowy i Izba Skarbowa miały w tym zakresie wykonać, zostały wykonane, więc to naprawdę nie jest tak, jak mogłoby wyglądać. Oczywiście, co do formy rozmowy, no możemy mieć wątpliwości, ale my, my, ja tak z dużym dystansem podchodzę do... Powiem szczerze, do komentarzy, szczególnie komentarzy polityków, którzy oburzają się na, na formę rozmowy, na, na to, jakich słów niektórzy używają w rozmowach koleżeńskich przy piwie winie czy innych trunkach. Bo tak, między Bogiem a prawdą, powiedzmy sobie, no, chciałbym usłyszeć też takie rozmowy kolegów z opozycji, kiedy biesiadują i prywatnie. Prywatnie uh -huh. Rozmawiają, nie wierzę w to, że wszyscy są nie wiadomo jakimi dziewicami orlańskimi. No, jeśli chodzi o, o ty, ty jeśli tak, chodzi o język. Się, tak. I ale myślę, nie że to jest pewna, ta, pewna, pewna. Nie, o formie również mówimy. O formie również mówimy i wielu polityków zwraca na to uwagę. Wspomniany, prawda, wspomniany ale... wcześniej pan poseł, pan poseł Biedroń, który się oburza na to. Rozumiem, no, można się oburzać pod warunkiem, że samemu jest się wyjątkowym purystą językiem w co wątpię, żeby tak było. Ja osobiście sam używam różnego rodzaju słownictwa w prywatnych rozmowach. Jak pewnie wszyscy. My, Jak tak? wszyscy, więc hmm. naprawdę najpierw niech rzuci kamieniem ten, kto właśnie. Ale zostawmy formę. Czy poseł Sławomir Nowak, prosząc pana Parafianowicza o pomoc, o zablokowanie, nie wiem, Ta, czy to z tej, była nie. z tej rozmowy nie wynika w żaden sposób, że pan minister Nowak Prosi o zablokowanie czegokolwiek, Powiem, nie mógł prosić o zablokowanie, biorąc pod uwagę, że Andrzej Parafianowicz nie był już wówczas w Ministerstwie Finansów. Teraz z tej Ale rozmowy. Ale miał znajomości. No, z, z tej rozmowy jednoznacznie wynika, że pan poseł Nowak boi boi zadaje się. bardzo dużo pytań odnośnie procedury, jaka jest wykonywana przez aparat skarbowy i boi się klasowania. I, no, I to był. Znaczy, ale każdy ma prawo się bać czegokolwiek sobie? Ale życzy. nie rozmawia na ten temat. E... rozmawia na ten temat z człowiekiem, który ma szerokie znajomości który, ma, i prze... nie, który przede wszystkim ma wiedzę, jeśli byśmy przeczytali, a zresztą Tutaj mamy do czynienia akurat z, z, z bardzo hmm. ograniczonym fragmentem, tak, a cała taśma ponoć ma cztery godziny. Mm -hmm. Więc naprawdę warto, warto zobaczyć, jaka jest chronologia tej rozmowy, o czym panowie wcześniej i później rozmawiają. Natomiast Andrzej Parafianowicz, osoba, która jest niezwykle kompetentna, jeśli chodzi o kwestie dotyczące skarbowości. Ja rozumiem, dlaczego Sławomir Nowak, jeśli się kolegują, akurat z nim rozmawiał odnośnie procedur, które są przez te organy stosowane. Uważam, że przede wszystkim należy ocenić te rozmowy z punktu widzenia prawa i ewentualnego naruszenia Prawa. A zablokowałem są... to, to powiedział pan parafianowicz, prawda? Wiedem ja już ja to czy... zablokowałem. Czy, no powiedział co, i nie wiem, należy się jego spytać o to. Nie mi oceniać i interpretować, co miał na myśli mówiąc, to wiem jedno, że cała kontrola zarówno finansów pana posła Nowaka, jak i jego małżonki została przeprowadzona. Więc nie wydaje mi się, aby to sformułowanie było prawdziwe. Ciekawa jestem jej wyników poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Ardanowski. Z takim smutkiem słucham tych wyjaśnień posła Olszewskiego. Próba tego odwrócenia sytuacji, nieważne, co się tam działo, czy to były wulgaryzmy albo twierdzenie, to było prywatne spotkanie. Czyli mamy jeden przekaz dla społeczeństwa, politycy idziemy na konferencję prasową, wymalowani, uszminkowani, i opowiadamy coś społeczeństwu licząc na to, że. W ten tak zwany bayer, mówiąc językiem młodzieżowym, uwierzy, a myślimy co innego. Mamy w pogardzie własne państwo, mówili o tym poprzednicy, yy, yy, pogardę dla społeczeństwa. Yy, jakie efekty to daje? Społeczeństwo to zaczyna widzieć, że obóz władzy żyje dla siebie, że traktuje państwo jako łup. Z którego należy dojść, ile wlezie, natomiast ma w, ogromnym, w ogromnej pogardzie yy, obywateli. Yy, ja nie godzę się z takim sposobem uprawiania polityki. Trzeba czytać bardzo wyraźnie: Nowak, który boi się kontroli swojej żony, idzie do bardzo wpływowego polityka platformy. Nie ma znaczenia, czy to jest aktualny wiceminister finansów, czy też człowiek o ogromnych znajomościach, funkcjonujący tam wiele lat, znający dyrektorów departamentów, pracowników, szefów poszczególnych komórek kontrolnych i mówi słuchaj, chodzi o to, żeby żony nie kontrolować, a ten mu mówi ja już to zablokowałem. To nad czym tu się zastanawiać, to co to jest semantyka? Tu musi natychmiast wkroczyć, wkroczyć prokuratura. Poseł Łukasz Grupa, Twój ruch. Czy rzeczywiście trudno nie zgodzić się z posłem Mardanowskim? Yy, dlatego, że ja pamiętam, kiedy yy, dzisiaj po prostu mamy odwrócenie sytuacji. Jeszcze kilka tygodni temu, yy, kiedy Janusz Palikot na naszym posiedzeniu w sali sejmowej, która jest yy, monitorowana, nagrywana, naszpikowana elektronikom, mówił yy, 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 w kontekście tych opiekunów osób niepełnosprawnych, yy, zwracał się do swoich posłów, że po prostu niewłaściwie zajmą się tą sprawą wyrwano z kontekstu jego zdanie i tym kontekstem grillowano Janusza Palikota i całą naszą formację przez tydzień, jakoby był ostatnim po prostu cynikiem i osoby niepełnosprawne wykorzystywał do walki politycznej. To też było wyrwane zdanie z kontekstu. Dzisiaj Platforma tłumaczy się skrzętnie z nagranych prywatnych rozmów ministra Nowaka, który jak wiemy od kilku miesięcy ma poważne problemy ze swoim majątkiem, z zegarkami, z całym zamieszaniem wokół tego, które, które się dzieją i z zarzutami prokuratury. I mamy tutaj prywatne Rozmowę właśnie z byłego ministra, obecnego posła z, z byłem co prawda, ale jednak wysoko postawionym urzędnikiem państwowym, byłem ministrem, wiceministrem finansów, w którym to właśnie przedstawia swoje obawy, zarzuty, przedstawia sytuację, mówi o jaką kwotę chodzi, obawia się krosowania, pyta o kontrolę żony i, i słyszy, że sprawa została zablokowana. No właśnie o to chodzi. Znaczy też mamy niby tylko kilka minut rozmowy. Nie znamy oczywiście całej, ale dla mnie jako odbiorcy, nawet nie polityka, sprawa wygląda bardzo jasno. Znaczy gość ma problemy, zwraca się do kolegi wyżej postawionego i próbuje te problemy w jakiś sposób nie do końca zgodnie z procedurami załagodzić czy powstrzymać. Tymczasem Platforma dzisiaj ubiera to w piękne słowa i mówi, że to właściwie prywatna rozmowa i tak naprawdę to były tylko zwykłe obawy i, 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 i ten człowiek, który został proszony o pomoc, czy, 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 czy którego pytano o pewne możliwe scenariusze, tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia. Znaczy gdyby tak było, to minister Nowak by z nim nie rozmawiał. A to, że zostali nagrani i że ta rozmowa miała być prywatna, a się okazała nieprywatną, no to już jest problem w tej chwili Platformy i Sławomira Nowaka. Panowie, ale my tak mówimy teraz o Platformie Obywatelskiej, Ja tak sobie myślę, że pewnie cała klasa polityczna powinna uderzyć się w pierś, bo poseł Nowak zapomniał o zegarku. Poseł Palikot zapomniał o samolocie. Nie, ale właśnie ja, ja się bardzo ucieszyłem, kiedy pan poseł Krupa zaczął przywoływać historię ministra Nowaka o olbrzymich problemach i nie wpisania do oświadczenia majątkowego zegarka. Bo przyznał że samolot Z całym, całym szacunkiem. Znaczy, raz, że Janusz Palikot nie wpisał samolotu, to jest fakt dwa, że Janusz Palikot po historii ze Sławkiem Nowakiem wychodził na konferencję prasową, używał nie wiadomo jakich słów, robiąc z siebie pierwszego moralizatora rzeczpospolitej i co się okazało, sam nie wpisał zegarka A I, prokuratura, sprawę, i prokuratura tak. wszczęła postępowanie w, w sprawę, tej prawda? sprawie, jeśli ja pan pozwoli, wszczęła postępowanie w tej sprawie i na pytanie ile ma zegarków on odpowiedział, w zasadzie to nie wiem, muszę policzyć, więc naprawdę takie, taki cynizm. Znaczy hipokryzja jest czymś obrzydliwym i podłym w polityce. To jest Zaraz. coś, czego ja nie cierpię. I wszyscy mówią, mają frazesy na ustach dopóty, dopóki sami nie zostaną na czymś mówmy się, panie, złapaniem. pośle, że wszyscy palikot, mają. Wszyscy Janusz, mają. Ale tak? naprawdę, trzeba być bardzo Wydaje wstrzemięźliwym dobrze. w atakowaniu swoich oponentów, kiedy wie się, że samemu ma się coś na sumieniu. Janusz vocem... Palikot, ja pamiętam te jego występy tak, tylko, tylko... na hotelu w, w holu sejmowym. A to, co Łukasz tak, Tylko warte, warte, Janusz warte, Palikot nie, pamiętać, nie był mi to, że ale jest. zarzuty, które otrzymał Sławomir Nowak dotyczą jego oświadczenia majątkowego poselskiego. Janusz Palikot również jest okay. posłem i okay. również nie wpisał nie tylko samochodu, tylko... samolotu, ale również i zegarka. A w międzyczasie miał czelność nie, atakować w sposób Janusz bezpardonowy Polikot, a ministra Nowaka. Janusz Polikot, kiedy kupował ten zegarek, był na liście najbogatszych Polaków i nigdy nie był ministrem i nie decydował Ale o przetargach. Jest a tutaj jest podejrzenie, że zegarek był kupiony w niewyjaśnionych okolicznościach w związku z być Ale może jakimiś przetargami. Państwowe. Panowie, ale... to, to za nim o, posłem. Posłem. Panowie, jeszcze, Panowie, jeszcze żeby. No tak, ale o czym my rozmawiamy? Yy, o zegarku yy, Nowaka? Nie, nie, rozmawiamy o tym, że o klasie politycznej w ogóle. Proszę bardzo, Krystian Łuczak. Panowie, ja myślę, że to doświadczenie, które my czerpiemy z tego 25-lecia i z tego, co nie powinno się zdarzyć, a zdarzyło się, bo zdarzało się też w innych państwach, no powinno nas, bym powiedział, mobilizować do tego, żebyśmy my wszystkiego nie kwitowali, a u was biją uh -huh. Otóż ja podzielam pogląd, że nie należy się tylko uczyć na błędach, uczyć się czy na uniwersytetach, ale z drugiej strony wyciągać wnioski z błędów powinniśmy. I teraz na to, o czym mówił poseł Olszewski dotyczący ministra Nowaka. Otóż jest prosta sprawa do sprawdzenia, bo ja rozumiem, że rozmawiać można, bo teraz nie zakładajmy, że my od dzisiaj przestaniemy z sobą rozmawiać, a szczególnie, bym powiedział, na różnych szczeblach decyzyjnych, gdzie trzeba rozmawiać, trzeba konsultować. I nawet czasami przeklinać w rozmowie i, I, I również, bo jesteśmy tylko ludźmi, że. Tak. Z nimi, jak każda istota. Ale dzisiaj do sprawdzenia jest tak. Po stronie rozmowy Belki Sienkiewiczem co sprawdzone? Rostowskiego nie ma. Z tego, co słyszałem, dzisiaj ma być na rządzie miała wejść nowelizacja tej ustawy, ustawy. o którą chodziło, mhm. tak? No i oczywiście niesprawdzone, bo wcześniej to ta sprawa dotycząca budżetu. No ale przecież u w rozmowie Nowaka z panem Wajnowiczem, gdyby on powiedział tak, Sławek, nie jestem, nie mogę, to nie ta sprawa. Ale my możemy sprawdzić, bo tam chodziło w tym fragmencie, który my znamy o krosowanie, tak? Tak. Jeśli nie było krosowania, Ale okay, pan poseł mówi, jest... że było. Przed chwilą pytałem pana no nie, panie Boże, no było krosowanie, czy nie, no nie było? No, jeśli musi było... pani pytać się... czy szczegółów to, pan nie, nie, nie zna? Nie, nie, no, nie, ma, nie, ja, nie, nie ja nie mogę znać szczegółów, bo nie, ja nie mam dostępu do czynności, nie, które ja nie wymaga, wykonują, żeby, bo, że była żeby kontrola, aparaty serbowy, natomiast była kontrola zarówno majątku, znaczy działalności pana miejsca, jak i Jeśli oświadczył, że już to zablokowałem, i mamy do czynienia z faktem, że w tej kontroli, a to, a to łatwo stwierdzić przecież, nie było okresowania, no to mamy do czynienia z sytuacją, że rozmowa była na określony temat i przyniosła określony skutek, i to jest rzecz naganna. Absolutnie bez względu na to, kogo by to dotyczyło czy opozycji, czy koalicji, bo przecież cała klasa polityczna w tych kwestiach przecież może być poddawana tego typu, tego typu rozmowom. Poseł Krzysztof Ardanowski. Więc też wydaje mi się, że my trochę schodzimy z rangi tematu, czy z tego, co jest najważniejsze. Bo połajanki Nowaka i Palikota mają się nijak do powagi sytuacji. Czy rzeczywiście najwyżsi urzędnicy państwa czują się bezkarni, traktując państwo jako łup, mogą robić, co im się podoba, bo mają możnych protektorów, mają możnych znajomych i prawo to jest dla maluczkich. Prawo to jest dla tych, których się w Urzędzie Skarbowym czesze, targa i ciąga za drobne, za spóźnienie się z terminem rozliczenia PIT-u, a ci najwięksi, którzy są we władzy, czują się bezkarni. O tym rozmawiamy. O tym, czy państwo ma mechanizmy samooczyszczenia, czy ma mechanizmy samokontroli, czy instytucje państwa, które zostały Powołane, które utrzymujemy jako podatnicy, służą państwu, czy służą układowi władzy, czy pilnują interesów władzy. Bo jeżeli jest to drugie, to rzeczywiście ta sugestia, że państwo nie działa, że tego państwa właściwie nie ma, że jest to państwo na zasadzie oligarchicznej, które pilnuje interesów tych, którzy władzę przejęli, to obywatele reagują w sposób absolutnie racjonalny. Nie chodzą na wybory. Mają, zajmują się swoimi sprawami osobistymi, a państwo uważają jako aparat represji z jednej strony, a z drugiej, układ, deal, układ tych, którzy rządzą. Co Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje o godzinie 13? Będzie konferencja prasowa. Nie wiem, jest analiza, czy. Bo oczywiście, jakieś głowy polecą i tutaj analitycy spekulują, czy to będzie tylko Sienkiewicz, czy to będzie. Również i wniosek o odwołanie belki. To nie jest sprawa prosta, bo nie premier decydował o jego powołaniu, i nie on go będzie odwoływał. Czy będą postępowania prokuratorskie, czy premier, a honor na to by wskazywał, powinien sam się podać do dymisji, ponieważ sposób uprawiania władzy, sposób uprawiania polityki przez niego. I za jego przyzwoleniem y, sięgnął po prostu dna. Czy powinny być przedterminowe wybory? Jest pytań, pytań bardzo dużo, ale sprawa musi być dalej wyjaśniana. Zapewne będziemy y, za chwilę, i nie ma szczególnego znaczenia, czy to jest y, inicjatywa rosyjska, czy to są nasze służby, czy wewnętrzne rozgrywki w platformie. To dla mnie jest, y, to musi być wyjaśnione, oczywiście, ja tego nie bagatelizuję, by była sprawa jasna. Ale ważniejsze, co tam padło, czy premier był poinformowany przez Belkę, tak jak Belka to Holmberg, potwierdza, tak? o, o tym, że piramida finansowa, której skutkiem będzie okradzenie kilkudziesięciu tysięcy obywateli, czy premier o tym wiedział? Jeżeli czy... wiedział i kłamał, to dla niego nie ma miejsca w polityce. Stawiamy kropkę. I ostatnie już zdanie pan poseł Paweł Olszewski. Wiemy, co premier zaproponuje o godzinie 15.00 i kto powinien dalej się tą sprawą zajmować Komisja Śledcza czy Prokuratura? Nie mam zielonego pojęcia, co premier powie o 15. Za dwie godziny już się dowiemy. Z całą pewnością tą sprawą służby muszą się zająć pod kątem ustalenia tych, którzy podjęli się tych czynności z jednej strony. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, wymiar sprawiedliwości musi przeanalizować zapis, całościowy zapis rozmów i dokonać oceny prawnej odnośnie możliwości złamania prawa, jeśli takowe w ogóle miało miejsce w tych rozmowach i to są najpilniejsze działania, które należy podjąć. Dziękuję bardzo. Nie możemy już dłużej rozmawiać. Kończy się program w samo południe. Gośćmi w studio byli Paweł Olszewski, Krystian Dziękuję Łuczach, serdecznie. Łukasz Dziękuję Krupa bardzo. i w toruńskim studio Krzysztof Ardanowski, Żaneta Walenty. Pozdrawiam. Do usłyszenia. radiopik.pl